Lisica, Rachowiec, Sowia i Małe. Góry Towarne to ostatnia z atrakcji uroczych Kusiąt pod Jurajskim Olsztynem, którą odwiedziłem dla Was z kamerą. Góry te leżą 3 km od miejscowości Olsztyn. Składają się na nie dwa pasma nazywane Górami Dużymi i Górami Małymi. Te duże wymieniłem na początku. Góry Małe nie mają swoich nazw, choć można je spotkać w niektórych opracowaniach. Przekładaniec, Kogutek, Bałwanek. Przy czym odnoszą się one bardziej do samych skałek wieńczących szczyty tego masywu. Miejsca te są bardzo popularne wśród wspinaczy. Najwyższa góra to Lisica z dużego masywu. Mierzy 349 metrów nad poziomem morza. Pozostałe wzniesienia są nieco niższe. Na niskich partiach gór mapy turystyczne lokują punkt widokowy. I faktycznie, podziwiać stąd można zarówno odległe rudniki z górującą nad nimi cementownią, Częstochowę z klasztorem na Jasnej Górze, czy wieżą przekaźnikową na Wrzosowiaku, jak i pobliski Olsztyn ze Wzgórzem Zamkowym, czy dalsze rejony na wschód, Wzgórza Turowa i Gór Małuskich. Szczególną popularnością w paśmie gór towarnych małych cieszy się zespół jaskiń. Te, do których można wejść swobodnie, to połączone komnaty Towarna, Niedźwiedzia i Dzwonnica. Swego czasu znaleziono w jednej z nich szczątki właśnie niedźwiedzia jaskiniowego, a także ślady pobytu jeszcze wcześniejszego człowieka pierwotnego. W czasie ostatniej wojny groty również dały schronienie, tym razem już lokalnym partyzantom. Ostaniec mieści także jaskinię Cabanową, ale wejście do niej wiąże się z koniecznością pokonania 30-metrowego ciasnego korytarza niemal należąco. Na końcu tej przeprawy czeka jednak 13-metrowej długości sala z dobrze zachowanymi formami naciekowymi. No ale ci, którzy nie chcą chodzić bądź czołgać się po grotach, to i tak będą zadowoleni pobytem na samej górze. Widok stąd zapiera dech w piersiach, a cisza, która mu towarzyszy, wycisza samych odwiedzających. Do masywów dostać się można bezpośrednio pieszym czerwonym szlakiem Orlich Gniazd, żółtym szlakiem jeździeckim Częstochowa Pegas Biskupice Borek i niebieskim szlakiem dydaktycznym Ścieżka Geologiczna, nazywanym w tym odcinku W Krainie Białych Skał, rowerowym czerwonym szlakiem Orlich Gniazd, rowerowym szlakiem wokół Gór Sokolich i Olsztyna i żółtym rowerowym szlakiem przełomu Warty. Mniej wprawieni w turystyce dotrą tutaj komunikacją miejską z Częstochowy pod miejskimi liniami 58 i 59, a po krótkim spacerze także regionalną linią kolejową Częstochowa-Kielce z przystanku Kusiętanowe. Widzimy się na szlaku.